Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Sukces.pl. Ja nazywam się Piotrek i dzisiaj opowiem Wam o tym, czy warto mieć cele i czy warto stawiać sobie cele i mieć marzenia. Ja wiem, że już podobne odcinki wcześniej nagrywałem, jednak dzisiaj będzie to tak stricte na podstawie moich doświadczeń, więc od razu mówię na wstępie, że jeżeli czekacie tutaj na jakieś wielkie przykłady sukcesów i przykłady spełnianych marzeń, wielkich domów, drogich samochodów, no to tego niestety dzisiaj w tym odcinku nie będzie. Będą to takie typowe moje, nawet z dość wczesnych lat, przykłady. Także chciałbym Wam się tym z Wami dzisiaj podzielić i mam nadzieję, że to Wam doda skrzydeł, zmotywuje Was i pomoże Wam w cięższych chwilach. Także o tym będzie dzisiaj. Na wstępie jeszcze tylko powiem, że znowu nagrywam z samochodu. Na razie tak zostanie, ponieważ mam tam w domu lekkie zamieszanie i tutaj po prostu jest mi łatwiej się z tym ogarnąć, więc tak to zostaje, nikt nie narzekał, także mi to ułatwia sprawę, więc przy tym na pewno najbliższy czas pozostanę. A już teraz przechodzimy do rzeczy. A więc tak. Ostatnio sobie przypomniałem i właśnie to mnie skłoniło do nagrania tego filmiku, że mniej więcej w 2000 roku, jak miałem 20 lat, tak, byłem wtedy jeszcze piękny, młody, prawie dwa razy młodszy niż teraz, miałem marzenie, żeby mieć w tamtym czasie szwajcarski zegarek, a dokładnie mi chodziło o firmę Festine. No i w tamtym czasie taki zegarek kosztował w okolicach 1000 zł, 800-1200, tak mniej więcej taki przedział się, w takim przedziale się wahał. No a ja zarabiałem w tym czasie 800 zł, więc no, na tamten moment wydawało mi się to być totalnie poza moim zasięgiem posiadanie takiego zegarka, no bo zarabiając takie pieniądze i wyżyć z tego i jeszcze coś odłożyć co miesiąc, no to by to zajęło naprawdę bardzo dużo, długo, a wiadomo, nie zawsze da się cokolwiek odłożyć, więc generalnie traktowałem to w tamtym momencie, że jest to na najbliższy czas nie do zrealizowania marzenie i że nic z tego nie będzie. No ale tak pewnego dnia, ja zawsze jak wstawałem wtedy do pracy, to słuchałem radia i pewnego dnia usłyszałem rano, że ogłaszałem konkurs, w którym do wygrania jest właśnie taki zegarek, o jakim ja sobie wtedy marzyłem. No i cóż, oczywiście wystartowałem w tym konkursie, ja już teraz nie pamiętam dokładnie, o co chodziło. Wiem, że trzeba było tam zadzwonić do radia, coś opowiedzieć, na jakieś pytania odpowiedzieć i w ten sposób można było powalczyć o ten zegarek. Konkurs trwał 3 dni, z tego co pamiętam, no i udało mi się wygrać taki właśnie zegarek, o jakim sobie wtedy marzyłem, więc coś, co wydawało się w tamtym momencie nierealne, udało mi się zrealizować. Kolejnym przykładem, już troszkę z bliższego okresu czasu, teraz, z czasów teraźniejszych, jest to, że ja miałem marzenie pojechać na mecz Realu Madryt do Madrytu, ponieważ ja nie ukrywam, że jestem kibicem tego klubu i od wielu, wielu lat marzyłem o tym. Jednak będąc wcześniej z moją tamtejszą partnerką, nie miałem takiej okazji ani możliwości, ponieważ ona nie lubiła piłki, dla niej to był oczywiście zbędny wydatek i koszty za duże i wszystko, więc to nie zanosiło się, że w najbliższym czasie uda mi się to zrealizować. Jednakże teraz mam moją obecną ukochaną narzeczoną i jak ona usłyszała o tym pomyśle, o tym, że ja mam takie marzenie, powiedziała, że z wielką chęcią to zrobi, że pojedzie ze mną, bo ona już była wcześniej w Madrycie, bardzo jej się podobało i dosłownie od tej rozmowy do wyjazdu na mecz upłynęło kilka tygodni, już byłem właśnie na stadionie, więc to, co wydawało mi się jeszcze właśnie przez kilka lat wstecz mocno nierealnym celem na najbliższy czas, nagle stało się tak, no nie powiem, że z dnia na dzień, ale w dość szybkim tempie, krótkim okresie czasu zrealizowane i już od tamtej pory byłem jeszcze dwa razy na meczu, teraz będę znowu niedługo i planuję co roku jeździć. Także kolejny przykład tego, że warto mieć marzenia. Innym takim marzeniem, które miałem zawsze gdzieś w głowie, a może nie wymagało jakiejś specjalnej wiedzy, ani jakichś specjalnych zdobywania, jakichś umiejętności, było to, że po prostu zawsze chciałem mieć szczęśliwą rodzinę. Miałem taki obraz w głowie zawsze. Ja mam dobry przykład z domu. Moi rodzice już ponad 40 lat są szczęśliwym małżeństwem, więc ja zawsze chciałem mieć tak samo, stworzyć taki dom rodzinny. No i w tej chwili to mam. Także to jest takie, mówię, marzenie trochę
trochę, że tak powiem, no nawet dokładnie nie wiem, jak to określić, ale zawsze to miałem w głowie, że chciałem mieć taką, miałem taką wizję rodziny, no i to mam, także to też warto o takich rzeczach marzyć. I jeszcze na koniec dwa przykłady takich celów, które sobie postawiłem już teraz, mając ten inne spojrzenie na świat i inaczej myśląc. Jednym z nich był konkurs, który Dawid Bagiński, o którym ja już wam tu wspominałem i o jego kursach, ogłosił mniej więcej pół roku temu konkurs na swoim Instagramie. On miał wtedy około 30 tysięcy followersów i on dał dwudniowy konkurs, gdzie były trzy kursy, każdego dnia można było, trzy osoby mogły wygrać. No i jednym z tych kursów był kurs, który ja w tamtym momencie chciałem sobie kupić, dokładnie chodzi o Smart Life Academy. No i w pierwszym dniu mi się nie udało tego wygrać. Aha, warunkiem uczestnictwa było nagranie filmiku, dlaczego to akurat ty powinieneś wygrać dany kurs i tego typu rzeczy, więc walczyłem dwa dni ostro, nagrywałem filmiki, męczyłem tu moją narzeczoną i po prostu, ale udało się. Wygrałem ten kurs, na którym mi zależało. A jednak, tak jak mówię, on miał 30 tysięcy mniej więcej wtedy followersów, więc nawet jeżeli 1/3 wzięła sobie w tym udział, albo nawet jeszcze mniej, no to i tak jest to wielka sprawa i warto było się wtedy za to wziąć, poświęcić czas, energię, bo zrealizowałem cel, który sobie w tamtym momencie tak dość niespodziewanie postawiłem, bo to było dosłownie z dnia na dzień, to nie było zapowiadane z wyprzedzeniem, także to. I ostatnim takim przykładem mniej więcej sprzed miesiąca było to, że poznałem polskiego multimilionera Daniela Kubacha z Wrocławia i najlepsze w tym jest to, że ja przez przypadek ostatnio, chyba 2 tygodnie temu, trafiłem na listę swoich celów, które miałem wypisane na ten rok i tam było napisane poznać milionerów. Jak tworzyłem tą listę, wydawało mi się to również nie do zrealizowania, no bo jak taki zwykły szarak może poznać milionerów, gdzie to dwa światy zupełnie, więc to wydawało mi się wtedy nierealne. Oczywiście nie miałem tu na myśli takiego poznawania, że jechać do kogoś na szkolenie, zapłacić za to, zrobić zdjęcie i tak dalej, bo takie już coś miałem, że już poznałem wcześniej Dawida Bagińskiego, więc nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, żeby poznać, porozmawiać spokojnie, gdzieś prywatnie i tak dalej. A więc udało mi się to zrobić. Najpierw nawiązałem relację z Danielem na Instagramie, wymieniliśmy kilka wiadomości, następnie zapytałem go, czy miałby ochotę się ze mną spotkać na kawę, on się zgodził, spotkaliśmy się, porozmawialiśmy, następnie on mnie zaprosił do siebie na szkolenie, po szkoleniu jeszcze byłem zaproszony na integrację i od tamtej pory utrzymujemy taki luźniejszy kontakt, bo tam lajkujemy i komentujemy swoje posty i tam jakieś drobne wiadomości prywatne sobie wymieniamy. Poznanie Daniela potwierdziło nawet w 200% tą opinię, którą miałem o nim jako człowieku. Super, super, super facet, naprawdę wow, mega wrażenie na mnie zrobił. A więc to by były te przykłady, które chciałem wam dzisiaj przedstawić. Tak jak powiedziałem na wstępie, nie było to nic wielkiego. Ja wam chciałem się z wami tutaj podzielić tymi przykładami, dlatego że to są moje przykłady z mojego życia, to przerobiłem. Ja wiem, że one się wydają śmieszne, bo dla mnie już też w tej chwili niektóre z nich są śmieszne, ale w tamtym momencie, kiedy je sobie stawiałem, czy miałem marzenia, to były dla mnie ważne i dlatego wam o tym opowiadam. Więc mam nadzieję, że wam to pomoże, jeżeli macie jakieś marzenia i cele, które wydają się w danym momencie nie do zrealizowania, że właśnie po takim filmiku stwierdzicie, że jeżeli jemu się udało, no to czemu ma mi się nie udać? I tak właśnie o to, taki jest cel tego kanału, pamiętajcie. Ja chcę wam tutaj pomóc, was dopingować, motywować i pomagać w cięższych chwilach, także... Także, jak oczywiście dużo powtarzam tego, ten wyraz, także nie wiem czemu. No i to by było na tyle w tym filmiku. Jeżeli to, co powiedziałem, wam się podoba, no to zostaw kciuka oczywiście, subskrybuj kanał, daj znać w komentarzach, czy już ty masz właśnie jakieś takie swoje cele i marzenia, które wydawały się w danym momencie nierealne, a już je zrealizowałaś. No i co? I zaglądaj na mojego Instagrama, Facebooka. To by było na tyle, także realizuj swoje cele, spełniaj swoje marzenia, bądź szczęśliwy, szczęśliwa i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, sukces.pl, hej!